Historia konsorcjum Biuro Klub rozpoczyna się na Krecie w 2003 roku. To tam, na plaży, w przepięknych okolicznościach przyrody, kilka firm stwierdziło, że warto rozpocząć współpracę. Dzisiaj mija 20 lat tej współpracy i ponownie spotykamy się z przedstawicielami, wielokrotnie hurtowniami, które poznaliśmy dokładnie 20 lat temu. Zobaczcie, co na temat współpracy z KBK mówią ich dostawcy. Zapraszamy do wideoreportażu. KBK to przede wszystkim bardzo zintegrowana grupa fajnych ludzi, którzy potrafią połączyć biznes z dobrą zabawą. Jest to jedna z największych grup zakupowych, o jednym z największych potencjałów. Dlatego no, ja mogę się wypowiadać jedynie w samych superlatywach. KBK kojarzy mi się z tym, że biznes to nie tylko tabelki, pieniądze, ale też kontakty międzyludzkie. I to jest jakby najważniejsza rzecz, która wyróżnia całą tą grupę. KBK przede wszystkim z jakością, doświadczeniem i rzeszą klientów branżowych, których mają, i przede wszystkim z przetargami też. Konsorcjum Biuro Klub kojarzy mi się przede wszystkim z firmą, która ma bardzo długie tradycje na polskim rynku, z rodzinną atmosferą, z firmami opartymi o rodzinne biznesy, no i firmą, która współpracuje z naszą firmą już od lat, więc jesteśmy zaprzyjaźnieni z bardzo długą historią. KBK kojarzy mi się z cudowną atmosferą, z ludźmi, którzy są otwarci na współpracę, ale też na rozmowy o życiu zwyczajnie. Grupa Konsorcjum Biuro Klub kojarzy mi się przede wszystkim z dobrym, udanym biznesem. KBK po 20 latach to jest chyba zupełnie inna instytucja, ponieważ czasy się zmieniły. Czym wy się wyróżniacie, jeżeli chodzi o obsługę klientów? Przede wszystkim staramy się być lojalni wobec klientów. Staramy się być dla klienta, czyli proklientcy. Mamy dużo narzędzi, nowoczesnych narzędzi do obsługi klienta. To są narzędzia elektroniczne, to jest platforma, to jest szereg narzędzi marketingowych ułatwiających pracę naszym klientom. Wreszcie mamy bardzo profesjonalnych pracowników, zarówno w centrali, jak i w poszczególnych oddziałach naszej grupy. I mamy dużo dobrych klientów, którzy nas też polecają pozostałym uczestnikom rynku, i wbrew pozorom jest to bardzo duży udział tych nowych klientów pozyskiwanych właśnie taką drogą marketingu szeptanego, to się chyba tak ładnie nazywa. Więc myślę, że mamy to coś, co nas wyróżnia. Mamy to serce, tą duszę i mamy infrastrukturę, mamy wiedzę, doświadczenie. I to jest to. Bo jest to klient otwarty na szerszą współpracę, szuka nowych możliwości, szuka szans na rozwój rynku, który wiemy nie jest łatwym rynkiem. W wielu obszarach się kurczy. Przez pewnie rozwój czasu i to, że e-commerce jest takim rozwojowym tematem, ale nie stoimy w miejscu, razem nie stoimy, oni nie stoją i się rozwijamy razem, krok w krok. I to mnie się podoba, że oni są chętni, widzą możliwości i czuję, że jesteśmy partnerami w tej rozmowie. Tak? Partner handlowy, który cechuje się dla mnie bardzo ważną wartością, a mianowicie uczciwość. Jest to solidny, wiarygodny partner, z którym mamy świetny biznes, wspaniałe relacje biznesowe. No i łączą nas też, można powiedzieć, wręcz rodzinne więzi, tak od początku, tak? Tradycja, firma z tradycjami, jedna i druga. Przede wszystkim ta atmosfera, którą wprowadzają, rodzinna atmosfera. To nie jest tylko stricte handlowa atmosfera, ale
te relacje są na poziomie przyjacielskim, wręcz rodzinnym. AG Koperty jest firmą o podobnym podejściu do biznesu. Też jesteśmy firmą rodzinną, firmą nastawioną na to, żeby klienci byli zadowoleni i myślę, że od tego zaczęła się nasza przygoda, która się tak bardzo rozwinęła też. Z firmą BiuroKlub współpracuje się na najwyższym możliwym poziomie z uwagi na fakt, że łączy nas, tak mi się wydaje, dość specyficzna więź, jeżeli chodzi o relacje biznesowe. Nie jest to 100% biznes, bardzo często jesteśmy w stanie rozmawiać naprawdę luźno i no to żadna tajemnica. Te rozmowy są na wysokim poziomie biznesowym, ale zarazem zawsze znajdujemy konsensus. Życzę sobie zawsze takich klientów. Zadowolony, że mamy taką grupę. Jestem zadowolony, że te biznesy nasze się utrzymały. Bardzo chciałabym życzyć i im, i sobie, żeby nasza współpraca trwała kolejne 20, 40 i nie wiem ile jeszcze lat. I żeby pozostali właśnie tacy, jacy są, czyli uczciwi w biznesie, serdeczni. I tak bardzo relacyjni, co ponieważ ja wychodzę z założenia, że dobry biznes robią ludzie, tylko ludzie, którzy się lubią. Z okazji tego fajnego jubileuszu chciałem złożyć życzenia dalszej budowania tych relacji opartych na faktycznie na partnerstwie. Życzę dalszego rozwoju, wspólnego rozwoju. Życzę utrzymania tych fantastycznych relacji także na gruncie osobowym. No i co? Do zobaczenia za kolejne 20 lat. Kolejnych może nie 20, 40, w dobrej kondycji, nadal z otwartą głową na rynek, który idzie do przodu, żeby móc na tym nadążyć, żeby byli zadowoleni z tego, co się dzieje i mogli czerpać też radość z tej swojej pracy, która nie jest łatwa, bo wiemy to też po naszej stronie jako dostawcy, producenta. Okej, tak? Chcielibyśmy KBK życzyć prosperity, rozwoju biznesu na kolejne lata. Wszystkim członkom na pewno zdrowia i takiej pomyślności osobistej, żeby biznes się rozwijał, żebyśmy mogli dalej współpracować. Szanowni Państwo, w imieniu własnym oraz zarządu konsorcjum BiuroKlub chciałbym podziękować za te 20 lat wspólnej pracy naszym dostawcom, firmom, które uwierzyły w nas i pomogły nam, że do dzisiaj istniejemy, że się do dzisiaj rozwijamy. Chciałbym podziękować udziałowcom BiuroKlubu za to, że wkładają tyle pracy i zaangażowania w rozwój konsorcjum. Wreszcie chciałbym podziękować naszym pracownikom, zarówno w centrali BiuroKlub, jak i w oddziałach za zaangażowanie, za dobrą pracę. Dziękuję również naszym klientom za zaufanie, którym nas obdarzają i obiecuję, że będziemy zmieniać się, żeby być jeszcze lepszym dostawcą kompleksowych artykułów biurowych dla wszystkich klientów. Thank you.